Aneta wciąż nie dowierza, że zmarły mógł mieć romans z dużo młodszą kobietą. Dziś 43-latka stawiła się z mężem na odczytanie testamentu w domu teściów, którego ma dokonać zaprzyjaźniony z rodziną notariusz. Czemu nie zaczynamy? Gdzie mama? Nie wiem. Spokojnie. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Ona tutaj? Cicho. Skoro jesteśmy w komplecie, to możemy zaczynać. Dnia 8 września 2021 roku przed Karolem Kwiatkowskim, czyli przede mną, notariuszem w Warszawie, prowadzącym kancelarię notarialną przy Alei Niepodległości, stawił się pan Henryk Martys, syn Stanisława i Janiny Zamieszkały. Panie Karolu, znamy się nie od dzisiaj. Proszę, pomińmy te adresy i PESEL-e i przejdźmy może do sedna. Nie powinienem, ale no dobrze. Oczywiście wszyscy spadkobiercy dostaną odpis, więc będzie można te dane zweryfikować. Dziękuję. Henryk Martys oświadcza, że powołuje do całego spadku swoją żonę Helenę Martys i swoje dzieci Andrzeja Martysa, Pawła Martysa i Stanisława Martysa. Słucham? W częściach równych. A w przypadku, gdyby jedna z wyżej wskazanych osób nie mogła lub nie chciała być jego spadkobiercą, wówczas udział tego z nich, który nie może lub nie chce być jego spadkobiercą, przypada pozostałym również w częściach równych. Odezwij się. No ale jakby, na jakiej podstawie Stanisław? Nic mi nie wiadomo, żebym miał takiego brata. Spadkodawca przedstawił akt urodzenia Stanisława Martysa, syna Henryka Martysa i Kingi Sudą, urodzonego 17 marca 2018 roku w Warszawie. Oto dokument, proszę. Ja nie jestem pazerna, ale tego, co się Stasiowi należy, nie odpuszczę. I wiem, że użeranie się z jego rodzinką będzie mnie kosztowało sporo stresu.